Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj powracamy do sprawy procesu pastora Pawła Chojeckiego z Lublina, z którego relacje z jednej z rozpraw mogliście Państwo na naszym kanale zobaczyć. Również były rozmowy na temat tej rozprawy, a ponieważ odbył się jakby kolejny termin i proces nieuchronnie zbliża się do zakończenia, to powracamy do tego tematu. Moim Państwa gościem telefonicznie pan Grzegorz Wysok. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Na początku oczywiście zachęcam standardowo do udostępniania, zostawiania lajków, subskrypcji, do aktywności w sekcji komentarzy, a także jeśli uważacie Państwo, że nasza działalność jest ważna i pożyteczna, to również do wspierania naszej pracy. Tylko dzięki Państwu możemy te programy realizować. No właśnie, kolejna rozprawa odbyła się w piątek 28 maja. Już po poprzedniej rozprawie było takie oczekiwanie, że to już jednak będzie koniec, że będzie wyrok. Tego wyroku jednak nie ma. Natomiast co się zadziało tego dnia w Sądzie Okręgowym w Lublinie? No tak, właściwie rozprawa dobiegła końca, tylko samo ogłoszenie wyroku zostało przesunięte na 10 czerwca i to już wtedy ten wyrok na pewno będzie odczytany i uzasadniony. Natomiast wszystkie te czynności procesowe się zakończyły. No i główną częścią rozprawy były mowy końcowe i tutaj znaczy były też wnioski oczywiście dowodowe składane przez stronę przeciwną, czyli przez obrońcę pastora, tak zwanego pastora Chojeckiego, mające na celu przedłużanie tej rozprawy, bo tam między innymi taki pojawił się wątek, żeby koniecznie przesłuchać redaktora Brunona Różyckiego z Mediów Narodowych, gdyż oni sobie dopuścili, że za tym procesem, za tymi działaniami przeciwko tej sekcie stoją media narodowe i tutaj sądzili, że tak usiłowali zasugerować, Brunon Różycki jest inspiratorem tego spisku i tak dalej, i przesłuchać. Myśleli, że po prostu no to przedłuży postępowanie, bo trzeba będzie Brunona Różyckiego wzywać, a myśleli, zapoznali się z tymi aktami wcześniej, widzieliśmy, że taki wniosek jest, no i on, więc Brunon Różycki był na sali, no ale gdy go zobaczył mecenas Kurtyn, no to już tak, jak to się mówi, była zmiękkość, jeszcze naciskał na to, żeby go przesłuchać, no i ostatecznie sąd odstąpił od tego wniosku, wcześniej już, jak mówię, złożonego. Natomiast no, ukazała się też w związku z tym relacja na kanale Mediów Narodowych. No tam jeszcze szereg innych wniosków dowodowych przez właśnie prezesa Turczyna, opinia takiego mnicha apostaty, eks-dominikanina Bartosia, żeby włączyć to akt jako opinię, a to jakieś wnioski podpisane przez zwolenników właśnie tej sekcji ze Stanów Zjednoczonych i te podobne takie rzeczy, które no nie zostały bardzo oczywiście włączone, no ale nie będą miały żadnego tam waloru dowodowego, bo właściwie na nic one tam nie wnoszą w sprawie. Następnie były mowy. No i tutaj ze strony oskarżyciela publicznego, czyli pani prokurator, usłyszeliśmy właśnie uzasadnienie, dlaczego ona uważa, że Paweł Chojecki powinien zostać ukarany, gdyż jego ta działalność no jest pełna nienawiści i właściwie wprowadza taki niepokój do debaty publicznej. Nie tego oczekuje się jej zdaniem od przywódców kościołów czy związków wyznaniowych. No i oczywiście wszystkie zarzuty, które były wcześniej podnoszone, podtrzymała i domagała się ukarania, uznania winnym, no i zasądzenia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 2
następnie wypłacenia grzywny. Ta grzywna, tam takie serwisy liczono, bo tam jakieś stawki przeliczeniowe dzienne, ale to około 1000 złotych chyba, czy 10 tysięcy złotych, no i przeproszenia pokrzywdzonych, czyli no między innymi mnie. Następnie głos zabrał przedstawiciel oskarżycieli posiłkowych i tutaj w imieniu trzymał pan Radosław Staklewicz. To też, że te wszystkie mowy są dostępne na kanale, tylko prawda jest ciekawa i kto z państwa jest bliżej tym zainteresowany, no to tam odsyłam. No on oczywiście też podtrzymał te zarzuty, podobnie argumentował jak pani prokurator. No i domagał się kary podobnej, czyli również w zawieszeniu, tylko że roku więzienia okresem próbnym 3 lat i wypłacenia na rzecz Fundacji Ojca Damiana de Veste, to jest taka katolicka, tradycjonalistyczna fundacja zajmująca się między innymi właśnie walką z patologiami, 50 tysięcy złotych. No, po wysłuchaniu tych mów oskarżycielski głos zabrał po raz kolejny mecenas Turczyn, który usiłował zbić te zarzuty. No i w trakcie tej mowy dowiedzieliśmy się, że no, zemsty sekta skierowała do prokuratury jakieś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nas, czyli przez pokrzywdzonych w tym procesie. Jako zorganizowana grupa, która powstała po to, żeby nękać tego biednego Chojeckiego i taki wniosek do prokuratury został skierowany. Co tam jest w tym wniosku i czy prokuratura podejmie to, no to zobaczymy. Myślę, że prawdopodobnie prokuratura to umorzy i nawet chyba nie przesłucha świadków, uzna to za absurd. No niemniej jednak widzimy, że taki metod też się chwytają, czyli oskarżania na prawo i lewo swoich przeciwników. Zresztą przypomnijmy, że no w ogóle to się zaczęło od tego, że to nie już byli tą stroną, która rozpoczęła tą batalię sądową, tylko właśnie ze strony sekty były oskarżenia fałszywe wobec nas skierowane. No i tutaj to było tym katalizatorem, że ten proces został wytoczony. Bo w odróżnieniu od tych zarzutów, które tam oni stawiali, no to nasze zawiadomienie, można powiedzieć, tak chwyciło i w wyniku tego jest ten proces, no i miejmy nadzieję również i wyrok wskazujący. Oczywiście na tym się nie skończy, no bo oni tam będą apelacje składali i to jeszcze pewnie będzie jakiś czas trwało. No, niemniej jednak uzyskanie wyroku skazującego w tym procesie no, będzie miało też taki, miejmy nadzieję, walor odstraszający dla naśladowców tego typu patostreamerów internetowych. No tu trzeba przyznać w ogóle, że ten proces no, poszedł bardzo szybko, bo pierwsza rozprawa, która doszła do skutku, to był 31 marca, jeśli mnie pamięć nie myli, a już 10 czerwca wyrok, więc jak na standardy polskich sądów. To nadzwyczajnie wszystko się potoczyło, bo to trzy rozprawy właściwie się odbyły i no i ten teraz czekamy na ten wyrok, który no, będzie tylko odczytany, także bardzo sprawnie jak na polskie warunki, ale dlaczego? Ale ten czas przygotowawczy był długi, bo przypomnijmy, że ta sprawa się zaczęła w 2019 roku i przez ponad półtora roku trwały te czynności przygotowawcze, czyli byli przesłuchiwani świadkowie, były opinie przygotowywane, biegły z analizy tych materiałów dostarczonych. Także sąd już otrzymał pełny materiał dowodowy, dobrze opisany, więc w związku z tym no, szybko poszła. Przesłuchani świadkowie też stawili się bezwzględnie
i dlatego udało się to dość szybko załatwić. Tak, z tych różnych kwiatków, kiedy ja przesłuchiwałem właśnie też nagranie z tej ostatniej rozprawy i w tych wszystkich pismach, które wpływały, na przykład przykuło moją uwagę takie pismo jak stanowisko posła Lecha Kołakowskiego w sprawie działalności Pawła Chojeckiego. To jest ten poseł, przypomnę, który wystąpił z PiSu, z Podlasia, on wystąpił po tej całej piątce dla zwierząt. Czy pan wie, co tam było w tym piśmie? Właśnie tego nie wiem, bo to pismo, to ten wniosek wpłynął dosłownie w przeddzień rozprawy. I ja zapoznawałem się z aktami 3 czy 4 dni przed rozprawą, wtedy jeszcze go nie było. I dowiedziałem się o tym dopiero, mówię, na sali rozpraw i tam już nie było możliwości, żeby to czytać, tak nie wiem, co jest w tym wniosku. Ale ja przypuszczam, bo że no, skoro to oni włączyli, że to jest jakieś tam stanowisko dla nich pozytywne. Zresztą w ogóle, no tam mówię, tam tych wniosków naskładali masę, tam są na przykład jakieś opinie jakichś raperów, członków sekty, którzy tam się solidaryzują z tym pastorem i tak dalej. No tym bardziej, że poseł Kołakowski, jak ja tu na szybko sprawdziłem, no on gościł i to nie raz na antenie Idź Pod Prąd, więc no chyba jest dość jednoznaczne, co on tam mógł napisać. No proszę, no nawet nie wiedziałem. No tam wiele osób gościło niestety na antenie. Nie wiem, czy w pełni zdają sobie sprawę z tego, w czym uczestniczą. Na przykład nawet z Konfederacji do obrony Sośniarz tam uczestniczył, co wywołało no, wielkie oburzenie i zgorszenie, no, ale nie wiem, co zakieruje tymi ludźmi, że tam występują. Myślę, że właśnie po tym wyroku skazującym, no to zadziała no, wiele osób otrzeźwiające, już nie będą tam przychodzili. No. No, być może tak będzie, natomiast ja bym też zauważył, że no tutaj akt oskarżenia obejmuje pewną całość, pewne zdarzenia, powiedzmy, które no zamknęły się w momencie złożenia tego zawiadomienia, a pozostaje jeszcze okres późniejszy. Zresztą ja tak troszkę z uśmieszkiem przyjąłem w mowie końcowej pani prokurator ten jeden z wnioskowanych jakby środków karnych względem Pawła Chojeckiego, żeby powstrzymał się od zamieszczania, w tym momencie już zapomniałem, jak to było dokładnie sformułowane, od zamieszczania wypowiedzi godzących w dobra chronione pokrzywdzonych. No to ja się zastanawiam, czy Paweł Chojecki wtedy by nie musiał w ogóle zamilknąć. No w zasadzie tak. I to samo było w mowie pana Patryka. Dajemy sobie oczywiście sprawę, że tam on to bardzo ładnie tak właśnie ujął, że z jednej strony no wiemy, że nie widać u tego człowieka skruchy, a wręcz przeciwnie, zapowiada, że on się dalej będzie robił to, co robił. Natomiast no jesteśmy katolikami, nie kierujemy się zemstą i chcemy mu dać po prostu szansę, żeby oszedł, żeby się zastanowił. A takim, no może ten wyrok wskazujący będzie jednak takim szansem dla niego. No i ta druga rzecz jest taka, jak pan tutaj słusznie zauważył, faktem oskarżenia są objęte tylko te wypowiedzi z okresu 2016 do połowy 2019, a od tego momentu no to było przecież to samo. I właściwie gdyby zapadł wyrok i się uprawomocnił, no to można wytoczyć drugi proces za okres już od 2019 do momentu, kiedy zawiadomienie wpłynie. No i wtedy już automatycznie w wypadku uznania winy następuje odwieszenie tego wyroku, no i oskarżony trafia do więzienia. Już nie zawieszenie, tylko więzienie.
plus to, co będzie zasądzone za, no, za te czyny, których ty się dopuścił w okresie, więc może to jednak zadziała jakoś od tej idei. No, pozostaje też sprawa, powiedzmy, innych osób, które też tam podobnych czynów się dopuszczały, i nasuwa się jakby samo pytanie, czy nie należałoby ich pociągnąć do odpowiedzialności po ewentualnym, prawda, zakończeniu sprawy Pawła Chojeckiego, bo no przecież Paweł Chojecki sam tam tego wszystkiego nie wypowiadał. No tak, no to ma pan na myśli przede wszystkim Mariana Kowalskiego, który, jeżeli już miałby ktoś tam być stawiany przed sądem, no to chyba głównie on, no bo to oni tworzyli ten taki duet najbardziej aktywny, bo ci inni tam, powiedzmy, rodzina Chojeckiego i tak dalej, to oni, można powiedzieć, stworzyli takie tło do tych jego występów. No pewnie gdyby tam dokładnie w tym pogrzebać, to być może tam i inny można było zarzuty postawić, no ale no, naszym celem nie było takie jakby zniszczenie tych wszystkich osób, które funkcjonuje. Zapamiętałem, tam inspiratorem, główną osobą jest Paweł Chojecki i on powinien ponieść karę, bo jest głową tej sekty i wyeliminowanie jego. Tam zmuszenie do tego, żeby się opamiętał, no, byłoby skutecznym środkiem, żeby odnieść sukces. To jeszcze jedno, czy pan uważa, że jakby ten wyrok w tej sprawie, jeśli będzie skazujący, a ja domniemywam, że będzie skazujący, bo tam też za dużo zarzutów się skumulowało, żeby od nich wszystkich oskarżony się wymigał, czy nie będzie też takim, no, ostrzeżeniem dla innych środowisk, które może nie z tego samego punktu, bo jakby to uniwersum Pawła Chojeckiego jest w skali Polski dosyć unikatowe, ale jeśli chodzi o inne osoby, które takie treści antykatolickie, antypolskie wypowiadają, nie będzie to też taka przestroga i może to będzie impuls też dla innych jakby środowisk, żeby ścigać też różnych takich ludzi, no, których chociażby po wydarzeniach z jesieni ubiegłego roku no, namnożyło się w naszym kraju. No, to ma pan tutaj najzupełniej rację, no, ale każda sprawa jednak jest inna i każda sprawa wymaga oddzielnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i postępowania. Ja bym bardzo sobie tego życzył, żeby to tak zadziałało odstraszająco, ale obawiam się, że niestety, znając tutaj polskie sądy i prokuratury, no nie bardzo bym na to liczył, bo tutaj, tak mówię, tutaj trzeba działać indywidualnie. W każdym przypadku trzeba zawiadamiać o tych przestępstwach i pilnować tego. Przede wszystkim, oczywiście ma pan na myśli głównie te wystąpienia tych feminazistek i tego tak zwanego strajku kobiet. No tutaj raczej, powinny być procesy, no ale widzimy to, co się działo na przykład w przypadku Nergala. On został postawiony przed sądem za znieważenie Biblii, no i sąd przynajmniej w pierwszej instancji go uniewinnił. Podobnie było w Płocku, gdzie tam doszło do profanowania wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej przez sodomitki, czy tam sodomitów. No i tutaj też wyrok był uniewinniający. Także no trudno jest skazać takich bluźnierców w polskim sądach. Widzimy. No właśnie, to mam wrażenie, że jeśli tu by zapadł wyrok skazujący, to będzie to chyba w ogóle, jak sięgam pamięcią, pierwszy wyrok w takiej głośnej sprawie medialnie o obrazy uczuć religijnych, gdzie zapadł wyrok skazujący, bo oczywiście były też takie sprawy mniej medialne, gdzie nawet jak się sięgnie w statystyki, to i zdarzały się wyroki bezwzględnego więzienia.
ale to z tych głośnych właśnie spraw, o których między innymi pan wspomniał przed chwilą, to większość kończyła się uniewinnieniem i to w takiej opinii społecznej jakby powodowało to, że ten przepis o obrazie uczuć religijnych wydawał się przepisem absolutnie martwym i może ta sprawa właśnie zmieni postrzeganie, że jednak warto nawet czasem składać te zawiadomienia, bo ten przepis już nie jest taki martwy, jakby się wydawało. No tak, z jednej strony ma pan rację, a z drugiej strony nasila się właśnie kampania podnoszona przez różne lewackie linie siły, żeby ten artykuł w ogóle zlikwidować, żeby jak 196, czyli ten obraz ze uczuć religijnych, wnieść z kodeksu karnego. Wtedy to gdyby do tego doszło, to by dopiero otworzyło pole do wszelkiego rodzaju już nadużyć, bluźnierstw i tutaj te dobra byłyby w ogóle chronione, gdyby do czegoś doszło. Dlatego uważam, że trzeba tego zapisu karnym jednak bronić, na to się nie godzi. On nie jest doskonały. Inaczej bym sobie to wyobrażał, że to powinno być w kodeksie ujęte, no ale póki co nie mam na to żadnego wpływu i trzeba bronić, żeby przynajmniej to zostało, no bo to jest taka ostatnia linia, za którą możemy się bronić. To wiadomo, że te środowiska antykatolickie będą wzmagały tą przemoc symboliczną, czyli bluźnierstwa i tak dalej. No i trzeba się jakoś temu przeciwstawić, między innymi właśnie w powołaniu do tego artykułu 196. To prawda. Jeszcze tu może jeden wątek i myślę, że będziemy mogli zakończyć, bo też wracając jeszcze do tych wniosków, to tam bodajże wpłynęło 400 maili ze Stanów Zjednoczonych właśnie no, wyrażających dezaprobatę dla postępowania, czyli widać, że no, nastąpiła aktywizacja też no, zagranicznych przyjaciół Kościoła Nowego Przymierza. No, czy to może mieć jakiś, powiedzmy, dalszy skutek, no po prostu w obecnej sytuacji politycznej, w jakiej się znajdujemy, może niekoniecznie na sąd, ale na przykład na jakieś stanowisko prokuratury w dalszych instancjach, no bo jednak wiemy, że te więzy Polski z Wielkim Bratem zza oceanu są silne, a ta grupa, z którą jest powiązany pastor Chojewski w Stanach, no to też jakąś tam siłę przebicia, może nie tak wielką jak inne lobby, ale no, jakąś siłę przebicia ma, no czy to może jakoś też zaważyć, bo na tym orzeczeniu to pewnie nie, ale na dalszym etapie. No ja sądziłem, że tam będą uruchomione większe siły, no przede wszystkim spodziewałem się, że głos zabierze Jony Daniels, który jak wiemy jest jednym z przyjaciół Pawła Chojewskiego i tam kilkakrotnie u nich występował. Liczyłem, że te środowiska żydowskie bardziej tutaj się zaangażują. Tam Eli Barbour, taki korespondent Gazety Wyborczej, też tam u nich występował. Nawet tam przecież kontakty z ambasadą Izraela utrzymywali przez tam jednego z członków tej sekty, więc myślałem, że tutaj spodziewałem się, że tutaj te środowiska żydowskie jakoś bardziej w jego obronie staną, no ale o dziwo tego przynajmniej jak na razie nie wystąpiło. No te maile z tych Stanów Zjednoczonych, no to tam nie będą brane pod uwagę, więc no zaskoczone są Stanów Zjednoczonych naprawdę. No dołączyli to do tych sprawy i tyle. Ale myślę, że to nie będzie miało żadnego wpływu. Natomiast co jeszcze jest z takich ciekawostek, ostatnio tam się zaangażowała też w ich obronę niejaka Eliza Michalik, to jest taka lewacka dziennikarka. Ona kiedyś zaczynała jako wielka prawicowa publicystka w Gazecie Polskiej, którą jeszcze wtedy Piotr Wierzbicki redagował, a później odbiło i w drugą stronę. No i w tej chwili jest taką skrajnie lewacką dziennikarką,
prowadzi tam swój kanał i tam przez te chwile zaprasza właśnie te feministki, sama też się określa jako feministka, wyznanie zmieniła, teraz jest protestantką, ale nie wierzącą w Boga. No i ona tam też się zaangażowała w obronę tego środowiska chojeckiego. O, to ciekawe akurat, no więc widać, że taki szeroki front się tworzy obrony pastora, tylko trochę późno. No tak, ale to właśnie tam w tym froncie no, są zaangażowane również osoby lewacy, no, krótko mówiąc. Pastor wcześniej tam się odżegnywał od tych środowisk, atakował te feministki i tak dalej. A teraz, jak widzimy, no, z nimi wspólnie występuje i razem buduje jeden tam front antykatolicki. Front ludowy, chciałoby się wręcz powiedzieć to. No ale to może tą refleksją taką trochę humorystyczną zakończymy. Ogłoszenie wyroku 10 czerwca. Czekamy z niecierpliwością. Oczywiście pewnie jakieś podsumowanie całego procesu też wtedy będzie i to jakoś może poruszymy nawet też w innych materiałach, ale to już myślę tyle na dzisiaj. No, zostaje nam ten ponad tydzień oczekiwania na werdykt. Moim Państwa gościem był pan Grzegorz Wysok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania lajków, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału, dane w opisie. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia wkrótce.